Cześć, witam Was wszystkich. Serdecznie na kanale CryptoMining, tu Piotr Graf z tej strony. I za czym przejdziemy do newsów ciekawych i coś tam, coś o airdropach, tak samo będzie. Yy, powiem Wam, że do wczorajszego filmiku zamienić krypto na złoto jeszcze jest, będę robił następny filmik, bo trochę pytań jest, yy, kiedy powstała bitpanda, jak to yy, się ma tam prawnie i w ogóle podatkowo. Także zrobię jakiś filmik to FAO przedstawię jak, jak to wygląda dokładnie jeżeli chodzi o Bitpandę a co do podatków to i tak jakbyśmy czy wypłacali krypto czy gdzieś tam yy, Coś nie robili i zamieniali to i tak musimy płacić w każdym kraju jest inna procedura podatkowa ja akurat mieszkam yy, w UK no to nie powiem wam co i jak z podatkami Polsce zresztą nie jestem osobą odpowiedzialną do tego z tego tytułu o podatki jeżeli chodzi nawet o Polsce czy Banki, bo jednak każdy to się musi skontaktować z jakimś doradcą od podatków Żeby wam ustalił co wam dla was jest najlepsze jeżeli chodzi o w tym temacie ale dobra przejdźmy sobie do newsów tutaj Norbert zrobił w artykuł już wczoraj był i chodzi o właśnie ten kosmos znaczy nie chodzi o kosmos. Ogólnie, że właśnie ten y, Data Chain już y, sprawdzili most między Kosmosem a Ethereum. Ja gdzieś ich tutaj otwarłem. Znalazłem ich właśnie na tym, na Twitterze, także, także są, można sobie poczytać. bym się nie, nie dziwił, jeżeli będzie tutaj jakiś jakiś czasem airdrop. Poza tym oni jeszcze y, z że zbudowali most pomiędzy Ethereum a Kosmosem, to jeszcze widzę, że będą jeszcze Digital Currency Exchange coś budują, czyli będą jakąś dexa budować i jeszcze dodatkowo most pomiędzy Kosmosem a Harmony. Tak to super, super newsy. Następne, następne mosty po mosty powstają. Yy, przejdźmy sobie teraz właśnie co dla, dla Was tutaj mam ciekawego Jeżeli chodzi o Rzucałem właśnie na stronę Netadao ten airdrop co był Najpierw wpis taki co znalazłem Według pewnego szkicu artykułu który przeczytałem jakiś czas temu Kupując czyli właśnie też dostając nawet tą netę zapisuję się na netadao z takim token alias NT. NDT i NETA Treasury token alias NTT. Token oparty o modelu OHM. Przed nami ciekawe czasy. No bardzo ciekawe, bo tutaj dają cały wpis, jak to będzie. Do zarządzania przez posiadaczy NETA dostęp do DAO jest przyznawany wyłącznie posiadaczom NETA, którzy zamykają swoją aktywa brazowe w kontrakcie DAO. Blokada przez X ilość czasu daje prawo głosu zarządzaniu dał, a na czas trwania blokady. Posiadacze neta muszą zablokować co na, co na nie jedną neta, aby uzyskać dostęp do za, zarządzania. Jeśli kwota jest mniejsza niż jedna neta, w, wiązanie daje tylko nagrody za obstawianie. Czyli jak ktoś ma mniej niż jedną neta, będzie i tak dostał nagrody za jakieś obstawianie. E, jakie problemy będzie rozwiązywać rozwiązanie da. Nietrwała sata w pulach neta, stakowanie nagród zablokowany neta rozszerz przypadki w użyciu wokół neta poprzez DAO jak można rozwiązać problemy jak można wyglądać to ekonomia jup yy, czyli chodzi o Juno yy, Swap yy, i tu właśnie jest yy, ile tych właśnie będą rozdawanie 40% rocznie jup do puli DEX i Swap, Osmozis i Gravity i 30% rocznego jup dla zainteresowanych DAO 30% jup Podzielonego do skarbca DAO i tu jest przedstawione według roku, czyli ile w pierwszym roku, ile w drugim, trzecim, czwartym. Także dla posiadaczy neta będą dodatkowe jeszcze zyski, jeżeli wrzucimy w jakiś właśnie pól. I na to wychodzi, że też mniej niż jedną netę będzie można tutaj zapodać. Następna sprawa, tutaj co ważne. Jeżeli gdzieś stakujecie, stakujecie sobie na przykład Chihuahua tam jeszcze jest Dickchain i coś jeszcze Graph Text, ale gravity, ale on jeszcze nie jest dostępny, to walidatora hmm, po części wybierajcie sobie też Chandara, bo jeżeli będzie ten AirDrop, to oni też tam pisali, żeby ich walidować. Także warto właśnie coś przerzucić sobie jako walidatora i używać Chandara Station Następna sprawa, a tutaj jest to samo, tak oni Chihuahua, na i SG Bridge jeszcze jako walidatora, tylko możliwe że to SG Bridge jest na razie na tym na jakimś testnecie yy, Następna sprawa jeżeli chodzi o osmozy, tutaj bardzo ciekawe też newsy mam dla was, tutaj że ten Desmos był dodany, DickChain, WDL i tas Upcoming Tokens które będą, będziemy mieli na w pulach płynności na osmosis, czyli certik. Yy, będzie, będziemy mieli certika. Certik to jest yy, jak wiecie, on sprawdza właśnie blockchainy, różne teksty, jeżeli u nich ma się na przykład yy, zdobędzie się jak to jak to by nazwać kurkę. No sprawdzają czy teksty są wiarygodne i w ogóle yy, tego typu Sporo projektów przechodzi przez ich właśnie taki sprawdzenie. Jeżeli ma 100% przejdzie przez Celski, to jest projekt uważa, uważany za dobry. I oni mają własnych, własne krypto też. Yy, graf, Gravity Bridge i Ethereum Cosmos Bridge, czyli to będzie dodane ten graf jak wejdzie. In 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 G Project yy, protokół, tak samo będzie dodany do Osmosis. Rowan, no to Rowan znacie to jest od i Band Protokół. I to jest Climbing Airdrop, no to już Starsa to już odbieraliśmy, bitstoga odbieraliśmy i nadchodzący niebawem to będzie przez osmozit pewnie odbierany ten Craft Economy. To jest od, od, od gierki, to jest właśnie to Chandara Station, dlatego warto właśnie tam i tą Chandarę gdzieś po prostu jako walidatora wybrać. I tu są opisane jeszcze pule, które właśnie są specjalne, gdzie są właśnie ekstra dodatki, także ja wam rzucę to po kolei żebyście sobie popatrzyli bo są opisane gdzie są właśnie ekstra te zrzuty różnych tokenów jeżeli się pewne pule płynności wybiera Także jest 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 tu tego naprawdę i, i to są niemałe sumy które można jeszcze dodatkowo zyskać Następna sprawa Teraz airdrop senatus Senatus world bridge następny pomiędzy ludźmi a governance i będziemy mieli tutaj airdropa, o, też dla Atoma, y, y, dla Atoma i Juno i Stakerów Też Wam wrzucę tutaj tą rozpiskę całą 40% o całej dystrybucji tokenów, y, a czy tych wytworzonych tokenów czy to będzie krypto zobaczymy, czy to będzie token. Token z total supply 100 milionów i 40% będzie rozdanie właśnie w dwóch airdropach. Także, następne super info, jest taki jakby można, whitepaper ich tutaj, także ja ten whitepaper wam też rzucę pod Pod filmikiem, żebyście mogli sobie zobaczyć, czy też ogólnie też znajcie sobie ich na senatu, znajcie sobie Na twitterze i dodajcie sobie do śledzenia Następna sprawa, co tu jest, aha tu Bitpanda, do panu to przygotuję ten oddzielny filmik jeszcze o tym Netadao mówiłem. Yy, to mówiłem, aha, kawa, kawa już w balansie. W balans tak balans. Widzicie, że już można, już i po, najpierw dodali tutaj atom, że można load zrobić, czyli załadować atomem, ale już można lunom i, i, i ust już jest dodane też jako load. Czekam jeszcze tylko na Osmo i AKT, AKT Tutaj chyba jesteście zadowoleni z tego airdropu Tak bo cena nam Wystrzeliła nieźle na 4 dolary nawet doszła już Podaj że do 5 teraz mamy sprzedaż Także mega 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 się dzieje na kosmosie Powiem wam że tych airdropów będzie naprawdę jeszcze masa bo ogólnie ci to te projekty, które się dołączają do ABC i do ekosystemu Kosmos, każdy musi przewidzieć jakąś pulę dla społeczności. Także naprawdę warto brać udział, gdzieś się, gdzieś się tu po prostu zakręcić i wiem, że no, no jest to wydatek na pewno yy, teraz posiadać na przykład yy, trochę Atoma, trochę Juno, trochę Osmo, na przykład Secret Network, żeby po prostu zgarniać te ropy, no jest to wydatek na pewno. Ale też jak patrzę, patrzę się po Twitterze, jak przelecicie sobie te wszystkie yy, różne, różne artykuły, pododawać sobie różne właśnie te sieci, które są yy, na osmosis na Atomie, yy, które są yy, i na Kepler, jak widzicie, pododawajcie sobie na Twitterze, bo jest masa różnych giveawayów rozdawań z tym jest tutaj mega, że każda, każda kryptowaluta ma własny blockchain i oni mogą właśnie tak jak mówię wiele razy tworzyć Własne projekty, własne mosty, tam gdzieś będą rozdawane inne, y, udzielanie się po prostu gdzieś w tym community, wiadomo nie ogarnie się wszystkiego, bo ty, y, te wiadomości się cały czas kumulują No i tutaj widzę następny, o tym senator, senator jeszcze raz ktoś rzucił drugi airdrop, first will really be drop, jakiś plet drop i second senat drop, to muszę jeszcze sprawdzić co to jest ten pled drop Drop i poszukać informacji na ten temat, bo naprawdę tutaj no dzieje się mega. Jeżeli chodzi o Juno o właśnie Juno Juno no, Swap to wiecie, że to będzie tam rozdanie yy, w przeszłości ma jeszcze tych snapshotów, snapshotów nie było, czyli dla stakerów Juno, dla stakerów Atoma No, już następne coś do poczytania, o co chodzi, o Regen, Kawę, nie wiem, już muszę to sprawdzać. Dla stakerów Juno i Atoma będzie ten RAF token rozdawany i dlatego też ważne są płynności dla Juno, na Juno swapie na przykład jeżeli chodzi z Atomem, bo dodatkowo będą obliczane zrzuty na ten RAF. Także, no, naprawdę, no, już jest tyle się tego nagromadziło, że, że ciężko to ogarnąć. I mówię, to już będę, jak dzisiaj przejrzę, to już będę miał następne artykuły do oglądania i do czytania, żeby wiedzieć, co się dzieje nowego, bo codziennie coś wpada. Dosłownie parę godzin i następne informacje. Tak, chodzi o ten RAF token: eee, Ci, FA, Juno eee, Atom, Juno UST i Juno RAF. Takie, takie pole płynności na Unosłapie warto sobie dodać, żeby właśnie się załapać więcej na ten y, f, y, RAF crypto, co będzie z źród następny. No to tu akurat pule są podane. Jeszcze raz. Juno Atom, Juno UST i Juno RAF na Unoswapie. Tam już y, dodawać, a jeszcze, jeszcze to chyba dokładnie powiem Wam Juno um, otwieraj, że się. Ja na razie właśnie też muszę pododawać, mówię tyle tyle informacji. miałem jechać do roboty po tych operacjach mi, kurde, dwa tygodnie wróciłem do roboty i problemy z ręką. Yy, I zostałem w domu. Także tak. Liquidity pole płynności. Ja tu na razie tak testowo, ale jeszcze komiksu jeszcze nie ma nic. Po prostu dodam sobie jeszcze i, i czekam kiedy to rusza, żeby, żeby mieć... Yy, jak najwięcej też tam tego tokena zgarnąć. Później będę mógł zlikwidować. Te zrobimy sobie jeszcze jakieś filmik, w których miejscach warto, gdzie, zadawać o tych pulach wszelkich płynności. Bo, no, trzeba jak najwięcej wycisnąć z tego, ile się da, bo po prostu to jest dla nas jakiś, jakiś zysk. Także tyle na dzisiaj. I mam nadzieję, że Wam czołówka się podobała. Takie coś ciekawego znalazłem w Pixels, coś nowego. I myślę, że, że Wam się spodoba. Trzymajcie się, cześć!